Udaje nam się zorganizować w Opawie trzeci rok z rzędu kurs, to można traktować przede wszystkim nie jako wypoczynek, ale przede wszystkim jako szkolenie, kurs dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Najpierw organizowaliśmy z terenu powiatu, w ubiegłym roku było tylko sama gmina, a w tej chwili mamy dzieci z całego województwa dolnośląskiego. Z całego? To jaka to jest grupa? Ile to osób? To znaczy mamy dwie grupy, to znaczy dwa turnusy po 28 osób i to są powiaty kamiennogórski, wiadomo, na miejscu, jeleniogórski, lubański, Środa Śląska, wałbrzyski, wrocławski, dzierżoniowski, no i złotoryński. Dlaczego wybieracie Opawę? Piękna jest Opawa, piękna Opawa, a oprócz tego gospodarze są mili i udostępniają nam ten piękny ośrodek, przede wszystkim ten sportowy, obiekt sportowy do ćwiczeń nieodpłatnie, a to się w obecnej chwili dużo liczy. No dzisiaj dotarła do nas ściana wspinaczkowa od kolegów ze Środy Śląskiej. No i dzieci korzystają, mają możliwość skorzystania z niej. To jest duża atrakcja, widzę, taka ścianka przenośna. No jest to ścianka przewoźna, nie przenośna, na przyczepce. No i kto ich zaprosi z odpowiednim, wiadomo, to koledzy jeżdżą po województwie i tam, gdzie jest młodzież, udostępniają do ćwiczeń. Ryszard, młodzież, widzę tutaj, garnie się do tego. To jest też taki przeciw, jakby powiedzieć, no przełamanie się na wysokości. No strażak musi ten lęk przezwyciężać, a przede wszystkim go nie mieć. No oprócz zajęć z wężami, nie tylko z wężami, z innym sprzętem pożarniczym, również taka ściana jest elementem szkolenia. Panie komendancie, ta dzisiejsza wizyta tutaj w Opawie to jakaś specjalna wizyta? Proszę pana, może i specjalna, ale i niespecjalna. Ja, proszę pana, jestem z racji pełniącego urzędu członkiem prezydium i członkiem zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i myślę, że łącząc te dwa stanowiska, wcale mi tu nie przeszkadza, żeby zobaczyć, co rzeczywiście ten narybek, który mam nadzieję, że znajdzie się po osiągnięciu pełnoletności w Państwowej Straży Pożarnej, to czemu nie?
ten narybek, to są te młodzieżowe drużyny pożarnicze. Myślę, że to jest chyba dobry gest w tym kierunku, aby coś osiągnęli, coś spróbowali, co to jest. Ja myślę, że tak, proszę pana, zresztą w ogóle nabór strażaków się troszeczkę zmienił od tego roku, że preferujemy właśnie ochotnicze straże pożarne, tam jest więcej punktów przy przyjęciu, szczególnie jeśli mają kursy, a praktycznie każdy członek, który chce brać udział czynny w jednostkach operacyjno-technicznych, powinien mieć przeszkolenie w takich dwóch cyklach, to podstawowe i techniczne i z aparatów oddechowych prowadzone przez Państwową Straż Pożarną. W związku z tym no ci ludzie skądś muszą się brać, prawda, nie? No to w tej młodzieży i w tych dzieciach to jest właśnie to. Ja myślę, że nawet jakby, nie wiem, 20% komuś gdzieś tam utkwiło w głowie, czy 10%, że on zostanie strażakiem i będzie pracował strażakiem, bo no gdzieś trzeba zacząć, prawda? No ta młodzież zaczyna właśnie od ochotniczych, bo my nie mamy takich możliwości jako Państwowa Straż Pożarna. Ale to jest właśnie ten chyba kierunek i myślę, że bardzo dobry kierunek, no już nie mówiąc o tym, że te dzieci mają co robić właśnie w tym czasie, a nie myślą o, nie wiem, jakichś rzeczach, które nie będą wpływać korzystnie na ich osobowość. No są to wakacje, ale dzieci spędzają mile te wakacje. To jest, powiedzmy, że ta młodzież z całego Dolnego Śląska. Tak, i właśnie o to chodzi chyba. Raz, że zawsze w integracji to ludzie zdobywają doświadczenie jeden od drugiego, prawda, i czegoś się uczy, a z drugiej strony no to już to merytoryczne przygotowanie, a nam zależy na tym, żeby no jak największą tą liczbę osiągnąć, bo ja mam z Ochotniczej Straży Pożarnej bardzo dużego sprzymierzeńca i tutaj no nie ma co ukrywać, no, na każdym jednym człowieku nam zależy. Po raz pierwszy na takim obozie strażackim jesteś? Nie, po raz trzeci. I co ci to daje? Satysfakcję. No i zabawa ogólnie. Cieszę się, że mogę się spełnić w tym, co lubię. Masz jakieś korzenie? Ktoś z rodziców jest w straży, w OSP? Tak, mój dziadek założył OSP, mój tutaj jest teraz prezesem. I mówisz, że próbujesz ty to dalej pociągnąć? Tak, próbuję dalej pociągnąć. Chciałabym przedłużyć tę tradycję rodzinną. Co to teraz zrobiliście? Taki jakiś bieg? Co to była za konkurencja? To była bojówka na mokro. Na czym to polega? Trzeba rozwinąć linię główną, z linii głównej nalać wody do hydronetek i z hydronetek przepompować wodę do tarczy.